Hej, dzisiaj zrywamy sobie liście malin, ponieważ odwary z liści malin należy je pić. Pomagają w nieżytach żołądka, jelit, działają jako lek rozkurczowy, wzmacniają oczywiście naczynia krwionośne. Oznacza to, że są zaleceniem dla cery naczynkowej oraz dla osób, którzy mają już żylaki lub te popękane pajączki na nogach, albo hemoroidy. Ja sobie suszę liście. Należy zrywać oczywiście młode liście malin, tak żeby starczyło na cały rok, tyle ile mi potrzeba. Zapobiegawczo piję tak raz, góra dwa razy w tygodniu, ale jeżeli ma ktoś takie choroby, które powiedziałam, przede wszystkim żylaki, należy pić codziennie, systematycznie, regularnie. I chciałabym teraz przejść i jeszcze pokazać Wam, dlaczego zrywam. Przesuniemy się w drugą stronę. Dlaczego zrywam oczywiście liście, co roku liście młodej takiej czarnej porzeczki, ponieważ liście czarnej porzeczki używam do maceratu i ja Wam powiem, jak ja przygotowuję sobie taki macerat. Jeżeli ktoś ma żylaki lub hemoroidy, powinien pić codziennie sobie taki odwar z liści, młodych liści porzeczki, ale ja rok temu przygotowywałam dla kogoś taki wspaniały macerat i również zachęcam, ponieważ tak, używam suszonych liści, bo mój macerat stoi kilka miesięcy, jest wtedy lepszy. Ale przygotowałam go jeszcze lepiej i był rewelacyjny. Najpierw na kilka miesięcy zalałam przytulię czepną oliwą z oliwek i po kilku miesiącach, po takim długim okresie maceracji, zalałam dopiero suszone liście czarnej porzeczki, potem przecedziłam i dodałam olejek eteryczny cyprysowy, witaminę E oraz depantanol. Musiałam od tego zacząć, ponieważ to jest rewelacja i bardzo skuteczne, jeżeli ktoś ma już takie naprawdę bolesne żylaki. Zachęcam. Liście oczywiście, suszone liście, używam do picia naparów, ponieważ oczyszczają krew, pomagają przy nieżycie żołądka, przy nieżycie jelit, wspomagają pracę serca, likwidują oczywiście także obrzęki, stany zapalne i picie jest, takich odwarów jest pomocne przy infekcjach wirusowych, bólach migrenowych. No i podsumowując, liście czarnej porzeczki oczyszczają krew, wspomagają pracę serca, łagodzą bóle migrenowe, bóle reumatyczne, artretyzm, oczyszczają oczywiście także górne drogi oddechowe. Do następnego, pa!